temat, którego nie mogę nie poruszyć, no to jest oczywiście mały Henio. Jak wy się czujecie w roli świeżo upieczonych rodziców? Wspaniale. Naprawdę, Henryk jest takim chłopcem, który... Zobacz na mojego męża, się uśmiecha w ogóle, jak wiesz, jest pytanie o Henryka. Tak, jest to, wiesz, kochany, zdrowy, cudowne dziecko. Ja wiem, że każdy mówi o swoim dziecku, że jest najpiękniejsze i tak dalej, ale przede wszystkim no, cieszymy się, że jest z nami, tak? że się urodził, że mamy dojrzałe macierzyństwo, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tak. A czy dzielicie się jakoś obowiązkami? Bo kiedyś panował taki stereotyp, że głównie to kobieta jakby siedziała przy dzieciach, ale ja widzę was na Instagramie, no i po prostu mam wrażenie, że Radek jest non-stop z maluchem. Nie, non-stop nie, ale to jest tak, że mamy bardzo taki podział faktycznie nowoczesny, trochę niezamierzony, bo to nie jest tak, że myśleliśmy, że tak sobie ułożymy, bo tylko po prostu Radosław naprawdę się bardzo cieszy, że Henio jest i chce z nim spędzać czas. Trafiła mu się ta gorsza zmiana, ta nocna. Więc ja dzięki temu jestem w stanie, wiesz, egzystować w ciągu dnia, bo nie ukrywam, że sen jest dla mnie naprawdę podstawą. To znaczy sen to jest, a mój mąż jest mężczyzną i po prostu ten brak snu musi brać na klatę. Radek, kilka słów od ciebie, jak ty się czujesz na tej nocnej zmianie? No, na pewno zrozumiem jedno, że nie ma dzieci, przy których możesz się wyspać, bo kiedyś uważałem, że są dzieci, które dają pospać albo takie, które nie dają. Jest tak, że po prostu trzeba co 3 godziny wstawać. My mamy bardzo grzecznego synka, więc on tutaj, że tak powiem, nie ma ataków płaczu czy jakichkolwiek bóli i tak dalej, no ale lubi podjeść i lubi zjeść z głodomorem, więc, tak? Więc tutaj rzeczywiście jest tak, że no jak 1., 4., 7, a jeszcze z racji tego, że też nie można, on zasypia, zawsze się śmiejemy, że on zasypia, budzi się taki wypoczęty i patrzy na nas, jak my z takimi podkrążonymi oczami nad ranem i mówi, o co chodzi, tak? Co tacy niewyspani chodzicie? Ale to jest oczywiście niewyspanie najprzyjemniejsze z możliwych, więc to nie jest coś za coś, to jest tak po prostu i to jest fantastyczne, że można się nim zajmować właśnie w takich chwilach.